Servus, z tej strony Malinowy Nos. Zapraszam Was do drugiej części odcinka z winem marchewkowym, który nastawialiśmy jakiś czas temu. Ale zanim zaczniemy odcinek, zerknijcie, jak to wyglądało na początku. Dzień po nastawieniu, winko już ładnie pracuje. Także pozostaje cierpliwie czekać. I tak po około 2 tygodniach od nastawienia prezentuje się wino marchewkowe. Zobaczcie sami. Powoli traci kolor. On docelowo chyba straci cały kolor i będzie takie żółtawe. Ale to zobaczymy za jakiś czas. Drożdże zjadły cały cukier dodany na początku. Zobaczcie. No nie ma tu za bardzo co oglądać. Nic się nie dzieje. Także jest pora na kolejną partię cukru. W litrze czy dwóch wody rozpuszczę. Kilogram kolejny cukru. Dodam, wymieszam i będę cierpliwie czekał dalej. A tak wygląda obecnie. Wino ładnie przefermentowało, nie popsuło się, nie zrobiły się gluty. Miałem już kilka podejść kiedyś do tego wina i za każdym razem coś było nie tak. Tym razem jest wszystko w porządku, jeżeli chodzi o samo przygotowanie wina i fermentację. Zaraz zlejemy to wino z nadosadu, który tutaj widzicie. No i skosztujemy, zobaczymy jak się ma. To eksperymentalne wino marchewkowe. Tutaj z tyłu coś za mną plumka, tutaj dwa miody pitne ostatnio nastawiałem. Owocowe i zwykłe, dwa trójniaki. Jak widzicie, miodów jest dużo, będę nastawiał kolejne. Także musicie wybaczyć, ale tak to jest przy fermentacji trunków. Mnie bardzo uspokaja taki dźwięk, nie wiem jak Was. I przy pomocy wężyka zleję teraz to wino z nadosadu. Zobaczcie, cały kolor marchewki został w tym osadzie na dnie, tutaj. I pozbyłem się tego osadu i wino zlałem. Troszkę mi się wiadro ruszyło, więc troszkę osadu jeszcze widzicie, tutaj się zrobiło mętne to wino. Ale to nie przeszkadza. Ta resztka osadu też osiądzie na dnie i też będę mógł się jej pozbyć. Jak widzicie, wino przelałem do słoja z kranikiem. Te słoje lepiej w innym celu wykorzystywać niż do wina, ale akurat objętościowo mi się zgadzało i całe wino się zmieściło. Teraz są ciepłe dni, także taki słój z kranikiem na lemoniadę, z cytryną i z miętą, z dużą ilością lodu jest jak znalazł, także fajne są te słoje, żeby gdzieś tam na dworze będąc, pracując, odpoczywając, grillując, sobie taką lemoniadkę lać do szklaneczki. Także polecam. Wszelakie te słoje z kranikami. Na stojakach, mniejsze, większe. I tak się prezentuje to nasze winko. Wygląda tak sobie. Taki blady kolorek, ale ładnie wyklarowane. Także wygląda ok. To jest oczywiście wino marchewkowe, także ja się tu niczego nie spodziewam. Pachnie tak jakby z papryczkami było, ostre. Nic nie czuć. W życiu bym nie zgadzał, że to wino marchewkowe. W zapachu, ani w kolorze, ani w wyglądzie. A jak smakuje? Zobaczmy. Wytrawne, cukru nie ma, bardzo dobrze. Po co mi cukier w takim winie? Także cały cukier przefermentował. W życiu bym nie zgadzał, że to jest wino marchewkowe.
Jakbym miał zgadywać, to bym powiedział prędzej, że jest właśnie z jakichś takich ala papryczek. Lekko ostrych. Czuć alkohol. A tak to jest, marchewki nie czuć. Tak jest dziwne. Nie pasujące do marchewki. Znaczy nie czuć, że to jest wino marchewkowe, ale jest. W jakim celu takie wino? Nie wiem. To był nasz eksperyment, zrobiliśmy. Fajnie, że się udało. Będę miał w piwnicy mały balonik. Mały słój z takim winem. Dołożę je do kolekcji razem z winem z buraków, które już tam jest. I dojrzewa. Także za kilka lat do niego zajrzymy, zobaczymy. Jak się ma to nasze winko. Ale teraz sezon na owoce, chociaż w tym roku wszystko pomarzło, u was pewnie też. I tych owoców będzie mało, także będziemy musieli sobie jakoś radzić. No cóż, jakoś się dopasujemy. Ja mam miody pitne, więc w tym roku mogę działać z miodami. Będzie sezon na miody pitne. Czytam hibiskusa. I co, tak naprawdę z tym winkiem wszystko. Odstawię je do chłodnej piwnicy. Niech dojrzewa, to pomyję to wiadro, żeby mieć przygotowane do jakiegoś nastawu kolejnego. A was zachęcam oczywiście też do eksperymentowania. Czasem warto zrobić takie winko raz w życiu, żeby ocenić chociaż jak wygląda, jak smakuje i czy wychodzi, czy nie wychodzi. I już wtedy wiem, czy warto, czy nie warto. Eksperyment mam. Oczywiście ja już tych win dużo nastawiałem, więc jak robicie wina i zaczynacie działać, to zaczynajcie od fajnych win owocowych, smakowych, jakichś takich gotowych, z suszu hibiskusowego i wszelakich innych, gdzie one są na pewno pijalne i pyszne. A jak macie chwilę, jakiś surowiec i jesteście ciekawi, jak smakuje wino, to zerknijcie na filmik albo nastawcie takie wino, czemu nie. Także w tym materiale to wszystko. Wasze zdrowie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Servus!